Muszę ci powiedzieć, że wydaje mi się, że nigdy bym się nie odważyła jeździć i poznawać świata, gdyby nie programy, gdyby nie Pieprz i Wanilia, które oglądam i które mnie i całą Rzeszę zainspirowały. Jak ty dzisiaj z perspektywy czasu wspominasz pracę nad tymi programami? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, jak to się kiedyś jeździło. Pierwszą swoją podróż, poza podróżą do Chin, kiedy to samolotem TU-104 trwała 2 dni, ale pierwszą zawodową podróż odbyłam statkiem o romantycznej nazwie Transportowiec do Meksyku i trwała 3 tygodnie. Choruję na chorobę morską, cierpię, więc nie była to miła wycieczka. Miałam $180 na 3 miesiące. Naprawdę, czasami nie można było kupić sobie wody kapslowane, a inna była niebezpieczna, żeby zaspokoić pragnienie. Teraz jednak czasy są inne, prawda? Znacznie łatwiej jest wyjeżdżać, a jeszcze kiedyś była sprawa paszportu przecie, na który trzeba było zasłużyć. To znaczy, jak już raz wyjechałam i wróciłam, tak, no to potem już problemów wielkich nie było. Niemniej były to całkiem inne warunki podróżowania, a także nakręcania naszych programów. Przecież myśmy we dwoje tylko jeździli za własne pieniądze. Jak pytano to niego, skąd je ma, to mówił: moja żona jest burdelmamą, a ja napadam na dyliżansę. I pokazywał zdjęcie, które zrobiliśmy sobie w Tucson, w miasteczku filmowym, przebranie odpowiednio, które do dzisiaj jest w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu.